W Sarnowskim Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące odnowy centrum. Projekt rewitalizacji osiedla miałby obejmować teren Starówki wraz z przyległymi ulicami Spychalskiego, Chopina, Kolejową i Strzelecką. W spotkaniu uczestniczył Roman Rutkowski, architekt, który przygotował projekt modernizacji rynku i deptaków w Rawiczu. Obecni byli także m.in. burmistrz Grzegorz Kubik, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Przybylski oraz naczelnik Wydziału Inwestycji Celina Pilżysk-Kosmatka. Prawie półtora godzinna dyskusja dotyczyła głównie niedogodności związanych z brukiem, którym wyłożone są rynek i przylegające do niego ulice. Tak. Ja sam kolejną ulicą? Tak, nawet przed chwilą dwa razy. I jak się jedzie, dobrze? No, jak się jedzie, ja wiem. Pani konserwator, kiedy ja z nią rozmawiałem, rozmawiałem ze dwa razy o Sarnowie w niedalekiej przyszłości, to ona powiedziała, no, że na pewno częściowo to, co istnieje, musi zostać, natomiast też częściowo rozumie potrzeby państwa i państwa samochodów i po prostu gdzieś trzeba wyważyć proporcje między jednym a drugim. Mieszkańcy zgłaszali również wiele pomysłów dotyczących przyszłego wyglądu rynku. Postulowano przywrócić klomby z różami, stare pompy, a nawet odtworzyć stojące niegdyś na rynku pomniki. Padł nawet pomysł, aby przed ratuszem stanęła figura sarny z herbu Sarnowy. Projektant zaznaczył, że uwagi mieszkańców będą wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu rewitalizacji. Wstępny szkic ma być zaprezentowany w czerwcu. Przygotowanie projektu nie oznacza jednak jego natychmiastowej realizacji. Jak zaznaczył burmistrz, inwestycja w Sarnowie nie ma szans rozpocząć się wcześniej niż po zakończeniu rewitalizacji rynku w Rawiczu.